puszczanie wianków czy poszukiwanie kwiatu paproci. Już po raz trzeci nad stawem Kijanka w Żłobiźnie świętowano Noc Świętojańską. Święto generalnie jest związane z przesileniem wiosenno-letnim, czyli generalnie najkrótszą nocą w roku. Jest to święto pogańskie, ale ono zostało zaadoptowane na chrześcijańskie i jest powiązane z świętym Janem. Jest to święto, które związane jest z wodą, z ogniem. Przede wszystkim Noc ta Świętojańska to takie spotkanie z kulturą, z tradycją, które ma przypomnieć mieszkańcom, jak to właśnie wyglądało, że robiło się wianki, puszczały później na wodzie. No i kultowanie takiej tradycji po prostu starej, regionalnej, żeby ta młodzież, która przychodzi, też się z tym zapoznała. Noc Świętojańska związana jest z pewnymi zwyczajami i obrzędami. Że się szuka kwiatu paproci. I jak się znajdzie, to można powiedzieć wtedy życzenie. Wianek jest tym takim głównym. Na pewno puszczały to paninki kiedyś, które no, jak wianek dopłynął do drugiego brzegu, to miało znaczyć, że pierwsza wyjdzie za mąż. Aby puścić wianki, najpierw trzeba je zrobić. Dlatego podczas tego święta miał miejsce również konkurs na najpiękniejszy wianek. Na stole są robione wianki, w międzyczasie napływają, robione do konkursu, numerowane. I z kwiatów polnych, które są albo z ogrodów, albo z łąk naszych, z okolic. Takie są najlepsze. Aktualnie wykonuję wianek. Kwiatki zerwałam tutaj na polu. Przed chwilą jest to rumianek i jeszcze jakiś żółty kwiatuszek, ale nie wiem, jak się nazywa. Każdy może taki wianek wykonać po prostu. Łączy się kwiatuszki, przeplata się. Kolejnie dołącza się następny się przeplata. Co gałązkę po prostu i tak. Związuje się na końcu i są wianuszki. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych oraz świetnej muzyki do północy. Mieszkańcy wspólnie w miłej atmosferze mogli spędzić tę magiczną noc.